Hej, witarski serdecznie w kolejnym odcinku z naszej angielskiej kampanii The Thrones of Britannia. No i cóż, można powiedzieć, że rozgrywka stała się nagle bardzo interesująca tutaj, ponieważ no, zaczęła się inwazja wikingów z Normandii na moje terytoria. Tutaj zebrali oni 5 armii, które przypłynęły sobie stąd i są już u moich południowych brzeży, kiedy no, ja jeszcze wojska nie mam do zebranego, ponieważ mam co prawda 2 armie, aczkolwiek one są ciągle troszkę w kawałkach, tak więc cóż. Mogę mieć problem z odparciem tych armii, aczkolwiek no mam nadzieję, że jakoś to się uda i nie będę musiała ściągać mojej armii północnej tutaj, żeby ratowała mój kraj, tylko że te 2 armie sobie poradzą. Zwłaszcza, że tutaj mam jeszcze 3. armię, która za parę tur tutaj pozbędzie się tej frakcji i zacznie wracać, żeby tutaj wspomóc wojska walczące na moich tutaj głównych terytoriach. No dobra. Czy mamy jeszcze coś do zrobienia w tej turze? Tutaj widzę, że mój sojusznik w ogóle, znaczy mój wasal właściwie, jest już gotowy do obrony swojej stolicy i mam nadzieję, że nie wiem, nie podda się on nagle, tylko rzeczywiście będzie się bronił. No i cóż, chyba tyle. Tak poza tym nie mogę nic więcej zrobić, jak tylko skończyć turę. I tutaj, no patrzeć, co wojska z Normandii będą robić. Znaczy, najważniejsze pytanie jest, czy już tej turze mnie zaatakują, czy jeszcze za turę dopiero, bo jak za turę, to byłoby bardzo dobrze. Coś ty zrobił, głupku. Okej, okay, czyli mój sojusznik, zamiast okopać się w swojej stolicy, gdzie miał jeszcze garnizon, postanowił rzucić się samobójczo na armię Normandii, w wyniku czego stracił teraz stolicę i cały kraj. I've reached a new rank. Nie mam słów. Inwazja wikingów Duńczycy. Do wschodniego wybrzeża zbliża się potężna flota Królestwa Danii. Za wszelką cenę musimy przepędzić najeźdźców. Ups. No dobra, ale tutaj przynajmniej mam wojsko zgromadzone w tym rejonie, tak więc ja sobie zajmę te 2 osady teraz. Okupuj. W tej turze jeszcze. I to jeszcze poproszę. Naprawdę? Czy wy macie jakieś ziemię, pomijając tą waszą armię? Tak, macie tutaj osadę, którą sobie mogłabym zająć. Równie dobrze. Ci teraz uciekają przede mną. Idźcie za nimi. No dobra. Pytanie. Czy wy macie jakiekolwiek powiązania? Nie, macie jednego wroga, który jest tutaj. I który też jest frakcją nielubioną przez wszystkich, tak więc wiesz co? Ja tą frakcję zmiażdżę, bo jej obecność teraz mi przeszkadza. Tak mówiąc krótko. Tak więc ja po prostu ich podbiję. Papa. Dobrze. Ta zasada. No i potem zajmę jeszcze tutaj Lancaster, a potem zawracam armię, by broniła tego wybrzeża mojego. Ogólnie. Tutaj w sumie by się przydał garnizon może zbudować. Tak myślę. No a to za chwilę. Dobra, tutaj hodowlę bydłabym sobie rozwinęła na kolejny poziom. Jedzenia zawsze zawsze nie za mało. Tfu, zawsze nie za dużo. Wy sobie podejdźcie tutaj teraz, ponieważ trzeba pokonać tutaj frakcję Breakouts. Żeby już po prostu, no jak mówiłam w poprzednim odcinku, żeby oni nie przeszkadzali mi. Ktoś mi awansował. Ty mi awansowałeś, to tobie dajemy to, żeby twoja armia się szybciej uzupełniła. I tutaj, no potrzebujesz jeszcze więcej wojska. Tak trochę. Ciężką jazdę może ci wezmę. Wezmę ci też tych włóczników dobrych, niech będzie. Masz 19 oddziałów teraz. Czy coś jeszcze potrzebujesz? Tak dodatkowego w tej swojej armii. Dobra, mogę jeszcze jeden oddział tych włóczni.
porządku. No i tutaj... No, armia mojego... tutaj księcia, znaczy on nie jest księciem, bo nie jest następcą. Znaczy w sumie jest księciem, bo jest jednocześnie synem tutaj mojego władcy, aczkolwiek nasz Edward jest w trochę nieciekawej sytuacji, ponieważ nasz sojusznik popełnił samobójstwo. No i teraz pytanie, co z tym fantem zrobić? O, no dobrze. Siedź w stolicy na razie. Tutaj po prostu chwilowo nie będę się ruszała. Nie będę ryzykowała wypadu jakiegoś. W Lunden zbudujmy tutaj garnizon. Co prawda nie zdąży się nic w sumie sensownego tu zgromadzić, dopóki tarmi nie dojdzie, aczkolwiek niech troszkę większy opór to stawi. Nie, ogólnie ja w tej chwili chyba powinnam rozwijać te tereny, bo one są niezagrożone specjalnie, tak więc to możemy sobie rozbudować. Tutaj chwilowo nic, tutaj... kościółek? Nie, bo to mi zabierze hajs tylko w tym momencie. Tutaj w tym miejscu co? Karczma? W sumie mogłabym. I rozbudować to dalej, dobrze. Tutaj zaś też karczmę budujemy. Dalej. No i tyle. Tak, ta armia na następnej turze podbije Lancaster. Armia Alfreda będzie zawracać, żeby tutaj odeprzeć Duńczyków. Aj, sporo ich przypłynęo. 5 armii też, pełnych prawie. No dobra. Okej, sytuacja bierze, zaczyna się robić naprawdę, naprawdę ciekawa teraz. Tylko szkoda, że mój sojusznik popełnił samobójstwo z tym rzuceniem się na armię wroga. Po co on to zrobił? Na co? Czemu? Jak? Co? Czemu, nie wiem, nie walczył po prostu w swojej stolicy? Czemu coś się tam nie okopał? Nie, rzucił się samobójczo na 3 armię wroga. Cudnie. Kent został zaatakowany. No dobra, dołączamy do wojny po stronie naszego tutaj wasala. Podejrzewam, że jego wojska zostaną zmierzone tutaj. Teraz będzie ciąg wielkich bitew. Tak co turę. Aha, tutaj już Benaburg padło. A tutaj ich armia idzie na moją stolicę. I daje zmiotę mojego papeta. Okej. Okay. Radości udało mi się już stracić całe wybrzeże. Jest dobrze. A, jest tragicznie. Dobra. Tutaj ty awansowałeś. Dowodzenie. Dobra, atakujemy ich po prostu. Towar zmierzymy sobie po prostu. Wielkie zagrożenie to nie jest. Znaczy, no, w sumie to było zagrożenie, jakbym zostawiła tą frakcję, ponieważ mogło im coś odbić i mogli mi wypowiedzieć wojnę nagle. Tak więc, cóż, teraz przynajmniej pozbyłam się zagrożenia. To naprawimy, dobrze. Darmia się uzupełnia. I będzie teraz wracać na tutaj południe, by bronić mojego terytorium. Ty awansowałeś, świetnie. Dobrze. Tutaj ta armia dalej będzie uciekać przede mną. Jeju, dogoń ją. Dogoń ją, pozbądź się jej. Nienawidzę tego. Wyjdziecie tu. Wy zmierzacie... tutaj, Alfredzie. Do Cetrechy. Łuczników mogę ulepszyć, tak by the way. Dobra. Dochody mi spadły bardzo. Mam stolicę zablokowaną. 4 tury się utrzyma. Dobra, czyli prawdopodobnie będziesz tur na moją stolicę w tej turze. I to jeszcze rozbuduję. Bo why not? Ta armia się uzupełnia. Szkoda, że ta armia nie jest w pełnym składzie osobowym jeszcze.
Aczkolwiek no, już nic nie poradzę. Dobra, tutaj mama Kester padnie. W porządku. Ojej, to... Łazić i irytować mnie. Zwłaszcza te malutkie armijki będą teraz irytujące w momencie, kiedy właśnie zaczęła się ta inwazja wielka, ponieważ no muszę zająć się powstrzymywaniem inwazji. A tymczasem jakieś pierdółkowate armie ganiają mi w tej WFT po terytorium i w sumie nie mogę oddelegować pojedynczych sił do walki z nimi. Tylko muszę całą armią latać za nimi. Dobra. Szturm na Winchester. Duża bardzo armia Normanów. O, mają kuszników też. Ci też. Ci kusznicy na szczęście mają mniejszy zasięg od łuczników, tak więc tutaj podczas szturmu mogą mu się kompletnie nie przydać. Garnizon dosyć mały mam, armię poszarpaną. No może to być bitwa bardzo ciekawa. Na szczęście mają też niedoświadczonych kompletnie tutaj dowódców. Ja też. A to tam ci nie wspominamy o tym. Dobra, w takim razie... Cóż, wielka bitwa o Winchester. W sumie bitwa o naszą stolicę. Dobra, do boju. No dobra, bitwa we mgle. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. No ale okej. Niech będzie. Widzę, że tutaj mamy miasto pozrzymskie, mamy mury. Bardzo dobrze, świetnie. Da mi to porządniejszą ochronę i lepsze możliwości. No i cóż, tutaj jest wasza armia. Coś niewiele, ale pewnie większość jest tutaj ukryta jednostek. Zastanawiam się, jak się bronić. Nie mam żadnego dodatkowego punktu obrony w centrum za bardzo, ponieważ no tutaj są tylko uliczki, w których nie będzie aż tak dobrze się bronić. Tak więc no pozostaje mi tutaj bronić po prostu muru zewnętrznego. Ogólnie tutaj powinno posegregować sobie oddziały troszkę. Was tu. Dziękuję. Tutaj obu dowódców. Oddziały jazdy na koniec i tutaj stawki. Naszych tanów. Tutaj mam jeszcze podstawowy oddział włóczni. Z którymi w sumie nie wiem, co chcę zrobić w tej bitwie, ale zobaczymy jeszcze. Wy tutaj. No i tyle. Okej. Okay. To tak, ja bym chciała się tutaj bronić. Z pewnością oszczepy nad bramią. Tutaj. Jeden oddział. W sumie weźmy ten środkowy. Łucznicy. Tutaj. Na przemian z oszczepnikami. Okej. Troszkę szkoda, że mam mało łuczników, ponieważ nie będę miała dosyć siły ognia, żeby spalić im wieżę, prawdopodobnie, niestety. No ale trudno, dobra, wy tutaj. Tutaj drugi oddział oszczepników, dziękuję. I, znaczy trzeci oddział oszczepników i tutaj kolejny oddział łuczników, dobra. Coś takiego. Bramy będzie bronił który oddział? To jest ważne pytanie. Myślę, że włóczników Erla dam po prostu. Żeby się tutaj rozstawili. Tak i tak. Dobrze. I walcie w tym murze tarcz. Dobra. Pozostali włócznicy gdzieś tutaj. Mieszczenicy niech będą porozstawieni tutaj przy murach. Oni będą musieli bronić murów potem. I tutaj. Dodatkowo te dwa oddziały. Też tutaj, świetnie. Tutaj topornicy, też do obrony bramy. Obaj dowódcy. No i co tu mi jeszcze zostało tak w ogóle?
A, ci słabszy włócznicy i jazda moja. Z jazdą nie wiem co zrobić. Włóczników, no włócznie dajmy tu po prostu. Wykorzystam je jakoś. Jazda zaś. Nie będzie atyłach, tutaj nie mam jakoś dużo tej jazdy, więc nie mam jak jej wykorzystać. Nie będzie atyłach. Jakby jakiś chodzi o się, wiecie, przypadkiem przedarł przez moją obronę, to żeby po prostu jazda się nimi zajęła. W sumie te włócznie troszkę z tyłu dam. Też właśnie, żeby one łapały oddziały, które będą biegły. Może? Tak, nie wiem. Dobra. Stój się tu jednak, w porządku. Dobra, w takim razie zaczynamy bitwę. I tutaj nasze wojsko będzie musiało odeprzeć inwazję. Nie, ale te najlepsze jednostki świetnie wyglądają. Są fajnie zrobione, bardzo. Szkoda, że no bardzo nierównie jest tutaj Transobrytania pod względem jednostek, ponieważ no okej, wiele modeli jest ładnych, fajnie zrobionych, jednak też bardzo często są wojny klonów w przypadku oddziałów. Tak więc, no mam takie mieszane oczucia co do tutaj oprawy graficznej Transobrytania. O, no i tutaj mam wojsko Normandii. Wikingowie. Gdzie oni idą? To jest moje takie pytanie. Czy ja mam mury gdzieś zniszczone kompletnie? Nie, mam. Mam pouszkadzane, ale nie zniszczone całkowicie. Dobra. Łucznicy. Ogniste strzały. Będzie trzeba wieżyczkami się zająć. Nie wiem, czy dam radę zdjąć, ale przynajmniej spróbuję je uszkodzić. Naprawdę niepokoi mnie, co wróg to robi z tym podejściem. Ja tak patrzę teraz, czy przypadkiem nie mam jakiejś wyrwy w murze, coś, nie wiem. Może bramę mam otwartą? Nie, bramę pozamykane, tak więc nie mam pojęcia, o co chodzi, że ten komputer tak idzie dziwnie do mnie. Tak jakby chciał obejść mi miasto teraz. A nie, dobra, już chyba ogarnię swoje jednostki, nie wiem. Dobra, w każdym razie te oddziały niech się przygotują. Trzeba tą wieżę spalić. Pytanie, czy się uda. To jest bardzo ważne pytanie. Palić tą. Palić jedną wieżę, to ważne. Wypalić tą wieżę. A, raczej nie dam rady ich spalić, niestety. Tak więc czeka mi obrona murów. Również. Tutaj w ogóle ich druga armia wchodzi jeszcze. Okej. Dobra. Dupa! Cofajcie się. Wy tu. A wybronić murów. Tutaj tak samo. Wy się cofnijcie gdzieś dalej w ogóle. Wy tutaj. Troszkę za późno zareagowałam. Ej, nie mogę rozstawić jednostki. Czemu nie mogę rozstawić jednostki? O, dobra, teraz. Wy tu stańcie. Tu zostańcie, tu zostańcie. Wy tutaj. I bronić murów. Dobra. Zaczęli walczyć, tutaj tak samo. Wyrżnąć ich. Bronić Anglii. Dobra. O. Nie no, raczej mury powinnam wybronić tymi oddziałami tutaj. Mimo, że tutaj troszkę się spóźniłem z rozstawieniem jednostek. Atakować ich. I pozostaje nam przyglądać się walce. Szkoda ogólnie, że standardowo
no, pod pozorem polityki chill friendly, tutaj krew będzie w DLC. Prawdopodobnie znowu. Ponieważ no, obecnie żadnych efektów krwi nie ma. Dobra. Tutaj pozbywają się ich. Troszkę mi się wlewają jednak do środka. Zniszczyli mi bramę. No dobra. Bronić się, bronić. Miażdżyć ich. Tych setka już tylko została. No i teraz obrona bramy. Ale tu też czekamy gotowi. Dobra. Jeszcze bym w sumie te oddziały przesłała tutaj do pomocy. Niech tu bronią. Wy tych wyrzynajcie powoli. To jest troszkę ciężej, bo się właśnie troszkę spóźniłam. Ale też, dobra, powoli, powoli. Są tutaj wybijani, świetnie. No ale największy bój będzie w bramie. Dobra. Niech się wsypią jeszcze troszkę, zanim kolejnymi oddziałami uderzę. Póki co te dwa się tylko bronią. Tak, tutaj oczywiście... Dalej ten sam problem z animacjami, co jest od któregoś patcha w Romy dwójce. Że gra w pewnym momencie niezależnie od sprzętu i ustawień graficznych zaczyna klatkować animację jednostek. I to sama animacja jednostek, bo cała reszta gry działa płynnie. Ojeju... Aha! Dobra, tutaj trochę wyrżnęli własny oddział. Tym, że przejęli sobie tutaj właśnie... bramę mi. Właśnie, nie wiem jak oni przejęli bramę, ponieważ... No kurczę, moi żołnierze są tutaj na bramie. Ogólnie nie wiem właśnie czemu punkt tutaj... bramy jest tutaj, nie wiem czemu niby oni to przejęli. Skoro są tutaj dalej moi żołnierze, nie wiem, to system przejmowania tutaj bram i tak dalej... w Thrones of Britannia i też w Attili i też trochę nawet w Romie jest dziwnie spieprzony. Widzę, że tutaj przegrywam, co mnie niepokoi. Dobra, atakować tu. Dobra, widzę, że będę potrzebowała więcej sił do obrony tego miejsca. Tutaj oszepnicy niech tu przejdą. Znaczy zejdźcie z murów na początek. Tutaj oszepnicy też niech zejdą na dół. Te ich hucznicy są. Jeden oddział wytraciłam. Dobra. Na mury wy. Tylko nie mogę się rozstawić. Tu. Biec. Te dwa oddziały niech poczekają. Dobrze. Tutaj rzuci się na tych kotłujących. Moje oszczędnicy już idą, świetnie. Tutaj oddaję broni, tutaj nawet bym dodała mu drugi do pomocy. Bo już... idzie kolejna fala niestety. Tak ogólnie, o ile tą armię odeprę, raczej bez większych problemów, to się boję, co będzie w przypadku drugiej armii. Czy starczy tutaj im sił? Bo tam oni mają jeszcze więcej sił oczywiście. Dobra, atakować tu, na tą grupę. Na tych tu. Dobra, teraz oni będą głupieć. W porządku. Czy tutaj mogę jakoś was rozstawić, byście... żeby obrzucili tych, co się kotują tutaj. Przydałoby się. Tutaj mi się też zgupieli. Jejku, nie. Bugi. Wszędzie bugi. Ale przynajmniej muzyka jest świetna. Naprawdę, muzyka w Thrones of Britannia jest cudowna. Dobra. Tutaj odparci. Zająć pozycję na murach teraz. A tych tutaj będziemy wyrzynać.
W sumie sensownie całkiem zrobił, ponieważ nie rzucił wszystkich sił na ten, na... Nabrałem i tutaj, tylko też dalej atakuje wieżami, tak więc... Ku mojemu lekkiemu zdziwieniu komputer jakoś pomyślał. W pewnym stopniu oczywiście. Znaczy to nie, takie działanie nie jest niczym odkrywczym, ale zazwyczaj mi tego komputer nie robi. Zazwyczaj rzuca jedną jednostkę max dwie przez wieżę, a reszta idzie bramą, tak więc... Cóż... To minimalnie mnie to zaskoczył. Tylko że tutaj pojedynczy idą i będą pojedynczo ginąć. No dobra, to sobie umierajcie. A o, wy tutaj... Dobra, możecie strzelać, świetnie. To obrzucać ich. Najfajniej bronić bramy, jak ma się konnych oszczepników. Ponieważ wiadomo, tutaj piechota stoi, broni bramy, a konni oszczepnicy mogą stać za nimi i mają tutaj oni ładny widok, bo mają są na koniach i mogą idealnie rzucać nad głowami swoich tutaj sojuszników oszczepami. O, wam się skończyły oszczepy. No dobra, stójcie tutaj. A tu trzeba rozgromić kolejną falę. Jeju, trudno się wydaje rozkazy, jak jednostka jest na murach. Dobra, podbijcie tu po prostu. O, tu mam łuczników, którzy są źle rozstawieni i dlatego nie strzelają. Tutaj chodźcie. I zwykłe pociski. Tutaj ci kusznicy są. A wy chodźcie tu, no chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu. Jejku, nie, naprawdę. Chodźcie tu. Chodźcie tu. Czuję się jak w Medivalu. Chodźcie tu. Ach. Znaczy nie czuję się jak w Medivalu do końca, bo Medival ma lepszą fizykę walki ogółem. Ale po prostu bugi ten sam, na tym samym poziomie tutaj. Aha, oni tak zignorowali moje wojsko, które tutaj się broni i pobiegli na drugi oddział. Okej. Okay. Te się kotują. Jest burdel, mówiąc krótko. Z uwagi na to, że mam dosyć podobne uzbrojenie, to nie wiem, którzy są moi, a którzy to wrogowie. W tym momencie. Ach. Ty wykoście. Oni nawet zabili mi tutaj ci kusznicy. Tak częściowo przynajmniej. Dobra. Widzę, że bardzo długo to potrwa. Wyrżnięcie tego wszystkiego. Tutaj z drugiej strony. Ten oddział. Naciera się na ten. Wy tutaj. Wy tu. Tych łuczników trzeba dosłać już. Ci w ogóle dostają bełtami nad murem. Dobra, wychodźcie tu. Chodźcie tu. Pomożecie w obronie. Tutaj ci w miarę zostali rozgromieni, przynajmniej częściowo. Dobrze. Chodź tu już, no, kolejny oddział leci. Ojojoj. Dobra, oddział mi padł. Niedobrze. Wy brońcie murów. A tutaj bym uderzał toporniami, żeby troszkę szybciej przeżynać ich. Tak więc szturmujemy. I trzeba troszkę przeżyć tych bramie. Może uda mi się przepchnąć tych bramie i wtedy... A, bym zaatakował od tyłu tych, co się spinają na mury. Choć wątpię, żeby to wyszło. Ale okej, dobra. A, tu mam jeszcze nieruszony oddział. Ci się bronią, dobrze. Znaczy, no tu dosyć spokojnie idzie, bo aż takiego tłumu nie ma, bo nie idą z dwóch wież, tylko z jednej. Wy mieliście tutaj atakować. Chyba stracę ten odcinek muru. A, mogę tam coś dostać? Mogę dostać generała. Mogę dostać włócznie ciężkie. Dobra, chodźcie włócznie. Włócznicy. W ogóle te dwa oddziały, które się bronią w bramie, nie poniosły strat jak na razie, właściwie. To jest piękne. Dobrze.
tutaj. Wyrzynać, napierać, rąbać. Posłać wikingów do piekła samego. Dobra, dowódcy. Oni też nie przyłączą do walki teraz. A, wolą te klatkujące animacje. No to samo w Romie jest i to samo w Attilii jest. Nie wiem, kurczę. Jak na razie Shogun dalej ma chyba najlepszą optymalizację z nowych Total Warów. Dobra, uderza się na bramę. I tutaj myślę, że ci włócznicy mogliby też przejść do ataku już, zrezygnować z mur tarcz. Po prostu miażdżymy ich już. Gdzie jest ich dowódca, tak by the way? Tutaj jest jeden, a drugi nie wiem gdzie jest. Nie pokazuje mi chyba. O, tutaj się nieciekawie zrobiło. Znaczy odpalam z jednej wieżyczki ich, ale na drugiej stronie się rozponoszyli. Wypadałoby ich od tyłu zaatakować. Tutaj walczcie. To będzie niech tu wejdzie i może uda mi się przebiec murem na drugą stronę, żeby ich otoczyć. Dobra, tych bramie mierzymy pomału. Tutaj ci topornicy jaką rzeź robią, Huskarlowie, pięknie. Jestem dumna z nich. O, dobra. No tak, w sumie... Wychodźcie na mur, a potem zaatakujcie od tyłu tych tutaj. Tutaj oddział wroga ucieka, dobra. Uciekającym się nie przejmujemy za bardzo. Dobra, wykruszają się. Już garstka ich została. Znaczy garstka w stosunku do ich początkowych sił, bo no, mieli jednak 5300 wojowników na początku bitwy. Atakować tu. W sumie ja mogę tu wejść. Zapomniałem, że tu mam wejście. I w sumie ten oddział też powinien tamtędy wejść. Walczyć. Napiera się na nich. By tutaj wejść. Dobrze. Tutaj przez bramę dalej. Jejka, ale tu stosy trupów są. O, teraz tutaj jeszcze przecież deptają po innych poległych. No, ale powoli się oni łamią. Dobrze, bardzo dobrze. Dobra, wy tu. A moi włócznicy oczywiście stwierdzili, że mają w dupie moje rozkazy. Bo czemu by nie? Dobra. Nieważne, nieważne, nieważne. Nie będę tego komentowała, bo to bez sensu. Chodźcie tu. O, i to o czym mówiłam? Że pojedyncze oddziały wbiegły mi na tyły. Dobra. I tak, wy się możecie zająć tym oddziałem. Te dwa nie ścigają ten oddział. Nie lubię jak wróg ucieka do środka miasta. Zwłaszcza to jest notoryczne w Warhammerze, gdzie wróg potrafi autentycznie uciec przez miasto, no bo tam... jak tutaj mamy całe miasto, no to w Warhammerze, no to tu byłaby ucięta mapa i wróg by uciekał tam, przez moje miasto. Irytujące to jest. Dobra, wy tutaj weszliście. W sumie tutaj sobie poradziliście z nimi.
Nie zostało ich wielu już. Jej, ale co tutaj się działo? Wikingowie, Anglosasi. Wszyscy nie żyją. Łamać ich już. Do końca. Atakować tych po drugiej stronie. Dobrze, te jednostki się łamią po prostu. Fajnie, że wrota zdobyte. Znaczy cały czas miałem je w sumie pod swoją kontrolą, ponieważ oni nie przejęli tutaj kontroli za bardzo, tylko no wlali się tak częściowo, ale no nie panowali nad tymi wrotami, a tutaj jest to tak dziwnie skonstruowane. Atakować. Tkać bardziej. Wóz im polek, świetnie. Choć tutaj chyba nie było ich przywódcy frakcji, tylko jakiś podrzędny generał. O, tutaj oczywiście moi ludzie robią wszystko, tylko nie wypełniają moich rozkazów. Stójcie tu po prostu, jeju. Wy... nie wiem, co robicie ze sobą. Czekać. Dobra, ten oddział broni murów jeszcze, choć wątpię, żeby ktoś jeszcze chciał wejść na górę po tym, co tu się stało. Tak, autentycznie wątpię, żeby ktokolwiek jeszcze chciał wracać na górę. Tutaj jeszcze chcą wracać na górę, dobra. No ale tutaj sobie spotkać to samo, co po drugiej stronie. Zmiażdżyć ich. Oho. Dobra, ja za nim się cofnę. I wykonam szarżę na nich. Aha! Okej. Okay. No tak, to jest ta głupia mechanika, że oni chyba wzięli formację muru tarcz i to i dodali w Trons of Britannia, że w takich wypadkach kawaleria się zatrzymuje, nie wiadomo czemu. Kiedy to nie są włócznicy, oni nie byli jakimś wielkim zagrożeniem, bo i garsk to jest... Dobra. Jak to wygląda? Powoli im się kończą wojska. Powoli. Adiutancie, zamknij się. Autentycznie, irytujesz mnie. O, jak to wygląda? Majaza będzie miała problem z tymi jednostkami. Zabijcie ich. Dobra, wy tutaj. Mam nadzieję, że nikt więcej... będą mi tutaj wbiegać. Zapociął się jeden oddział wroga na moich... na mojej tutaj flance i oni sobie tak czekają, nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Ich koledzy nie żyją, ale oni zostali. Dobra, pozbyć się ich. Co to są zrobili moi Huskarlowie? 150 już. Tak, oni się tłuką. Zajadle. Teraz w sumie już mamy taką najgorszą tylko przepychankę w bramie. Dobra, te dwa oddziały bym cofnęła, żeby ich nie stracić do końca. Dobra, te włócznie niech pilnują tutaj placu. Bo oni tutaj... oni jeszcze mogą wrócić. Ale gdzie? Tak teraz zobaczyłem, że z tego działu jest bardzo dużo żołnierzy, tylko nie wiadomo, gdzie jest druga część. Okej. Mieliście się wycofywać już. Jak to jest z morale moimi? Dobrze, tylko żołnierze są zmęczeni. Ale już nie mam żadnych rezerw. Znaczy mam te słabsze oddziały. To taka nie bardzo rezerwa.
Ja mam powykańczane. Ci z czego murów, choć chyba nie masz przed czym. A dobra, złamali się, padli, padają. Dobra, tak więc w sumie ten oddział może przyjść pomóc, bo on jeszcze w miarę jest, ma pełen skład osobowy. Ej, ale długi odcinek wyjdzie przez tą bitwę. No ale dobrze. Dobrze, że uciekają. Tylko przydałoby się, żeby uciekali większa ilość. Mam jeszcze 700 żołnierzy. W ogóle już 1000 straciłem na tej bitwie. Ojejku. Choć w sumie no, 1000 poległych po naszej stronie, po ich stronie poległych jest w tym momencie już prawie 5000. Dla nich bardziej dotkliwa będzie ta bitwa. Złamali się. Świetnie. Padają, dobra. Wycofują się ich oddziały. Jazdę bym wzięła. Przygotowała już tutaj, chodźcie. Bo wypadała pościga ich jeszcze potem jak... już tutaj przestaną walczyć. Jezu, złamcie się w końcu. Stracili się w tym boju z 5000 ludzi. Już. Z czego pewnie jakieś 3000 w bramie padło. Wracają jeszcze próbują szturmować. No, wolę walki im. Woli walki im odmówić nie można. Ej, złamcie się w końcu. Przyspieszmy to. Napierać. Dobrze, uciekają, tylko żeby tak uciekli na amen. Ile oni zamierzają jeszcze tak atakować bezsensownie garstką żołnierzy na mnie? Tylko ich wódz się jeszcze trzyma, tylko że on już nie żyje chyba od dawna. Dobra, padli. Zwycięstwo. Gonić ich teraz. Wyrzą się, już się da jeszcze. Ta moja jazda tego musi najpierw się przebić, sobie powinnam. Jakoś im ułatwić wyjście, nie wiem. Oczywiście nie będę ścigał ich wszystkich, bo mam za mało jazdy do tego. Ale przynajmniej troszkę też, żeby oddział jeszcze przestrzelić, bo tutaj sporo ich jeszcze ucieka. Wow! Pół godziny bitwa właściwie. No, szturmy długo trwają. I masa wojska w nich ginie.
ilu łącznie poległo po obu stronach? Jakieś 6 tysięcy ponad. 6400 około. Pewnie. Znaczy, troszkę mniej, bo tutaj nie liczy, ilu uciekło. Dobra, zakończmy. Heroiczne zwycięstwo. A straty po mojej stronie 1112, po ich stronie 4500. No dobra, troszkę mniejsze straty niż mówiłam. 5700 około. Uzupełnienie strat. Ok. Pierwsza część inwazji odparta. Teraz będzie trzeba drugą. Wróg zabity w boju. Zabity w boju. Znowu osada pod obrażeniem. Zagubieni na morzu. Zwiadowcy upierają się, że do Brytanii wyruszyły trzy ogromne floty wikingów, choć do jej brzegów przybiły tylko dwie z nich. Jedna zniknęła w sztormie, zapewne pochłonięta przez morze, które już nigdy nie wypuści jej ze swoich objęć. Zostanie dodatkowy warunek zwycięstwa? Nie, nic się nie zmieniło w tych warunkach, ale okej. Dobra. Ty awansowałeś do uzupełnienia. W sumie dam ci do dowodzenia teraz. Tutaj tobie do uzupełnień. Mam zniszczoną stolicę. Dobra. Te wojska idą z ucieczką w takim razie. Nie są to w pełni uzupełnienia siły, ale po prostu już muszę to je ratować. Stolicę swoją, bo ona się nie utrzyma prawdopodobnie przy kolejnym ataku wroga. Wieże zniszczone tutaj, wieże denerwują się. Technologię za chwilę się zajmę, ale najpierw zakończę ten odcinek. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach z Transfobrytania. Pawatki!